Nazywam się Władysław Grabski. Gdy w 1923 roku markę polską dotknęła hiperinflacja, doprowadzając do kryzysu skarbu państwa, udzielono mi specjalnego pełnomocnictwa celem naprawy zaistniałej sytuacji. W ramach udzielonych pełnomocnictw dokonałem sanacji skarbu państwa, wprowadzając jednorazowy podatek majątkowy i radykalnie obciąłem koszty administracji państwowej. 1 kwietnia 1924 roku wprowadziłem reformę monetarną, ustanawiając nową walutę, złoty polski.